Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Dziękuję Wam za tak dużo pytań i ciekawostek tutaj, o których dzięki Wam tak naprawdę i dzięki Waszym pytaniom możemy rozmawiać i dzięki którym ta seria się rozwija i za też Waszą cierpliwość, bo jest tych pytań tak dużo, że rzeczywiście kilka tygodni mija, zanim zazwyczaj zdążę odpowiedzieć na dane pytanie, bo je sobie po prostu kolejkuję. No więc skoro jest ich tak dużo, to nie czekamy, tylko przechodzimy do pytań na dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Pierwsze pytanie mamy od Dominiki. Dieta kobiety karmiącej piersią będzie miała spory wpływ na wartości odżywcze mleka. I to jest pytajnik. Od 4 lat byłam na keto, ostatnie 6-7 miesięcy low carb. Wręcz staram się dobić do tych 900-100 gramów węgli dziennie. Dużo lepiej mi było, szczerze ujmując, wcześniej na około 50 gramach. Planowany poród za 5 tygodni. Kiedy w Twojej opinii można będzie bez większych problemów wrócić do tych 50 gramów? Czy planujesz karmić córeczkę za kilka miesięcy? Czym planujesz karmić córeczkę za kilka miesięcy, gdy już będzie można wprowadzać dodatkowe pokarmy? Droga Weroniko, przede wszystkim gratulacje i Twoje pytanie trochę mnie skłoniło do tego, żeby się podzielić z Wami tak pokrótce, bo to nie jest dzisiejszy odcinek, to nie jest jakby moment na to, żeby więcej się nad tym tutaj rozwodzić, ale z moją historią, ponieważ ja rzeczywiście teraz karmię piersią i też dużo lepiej się czuję na keto i jestem w tym momencie już na diecie ketogenicznej. Podczas karmienia jakby przechodziłam na keto z low carbu, tak jakby obniżając te węglowodany i patrząc, czy przypadkiem coś się u mnie z laktacją złego nie dzieje, czyli nie mam za mało tego pokarmu. Natomiast ja ogólnie, bo też każdy przypadek jest inny, ja ogólnie nie mam z tym problemów i zazwyczaj mam, można powiedzieć, za dużo pokarmu niż za mało. I z dwójką poprzednich dzieci, które również karmiłam piersią około rok, każde z nich, też nie było z tym problemu, więc to oczywiście pamiętajmy, że każdy jest indywidualny. Natomiast dlaczego jakby właśnie, kiedy rzeczywiście przejść na to keto podczas karmienia, to jest bardzo indywidualna sprawa. Dla mnie osobiście to było bardzo ważne, żeby teraz przejść na keto, bo od dosłownie 2 tygodni jakby mam dużo więcej stresu niż miałam i dość niefajna sytuacja wyszła, ponieważ okazało się, że Nela, która urodziła się zdrowa i wszystko było super, dopiero podczas badania USG po 8 tygodniach wyszło, że ma bardzo poważną dysplazję stawów biodrowych, która nie była w ogóle wykrywalna w takich jakby bez tego USG. No i my po prostu teraz trochę walczymy o to, żeby ona mogła chodzić. Oczywiście jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy w szpitalu, tam w Prokocimu pod opieką. Mamy, nazywamy to huśtawkę, ale tak naprawdę taką szynę, no, z którą Nela musi być non-stop i my też musimy być z nią non-stop, z tą szyną i z Nelą. Dajemy radę, no ale dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że dla mnie jakby, bo w takich momentach nieraz przychodzą do mnie na przykład po wielu latach kobiety, które miały jakieś trudniejsze sytuacje w życiu, czy to z dziećmi, czy nie, i jakby był ktoś, kim trzeba było się zaopiekować, i one się zaczęły opiekować tą osobą i zatraciły się w tym zupełnie i nie dbały wtedy o siebie. I po kilku latach nagle okazuje się, że po prostu trzeba odbudowywać siebie, bo jakby jest ostatni moment, żeby zatroszczyć się o własne zdrowie i samopoczucie, bo naprawdę już jest źle. I ja, znając to z doświadczenia, pracując z podopiecznymi, też poczułam u siebie, że miałam ochotę po prostu, wiecie, rzucić wszystko i jeszcze zajadać pewnie ten stres i w ogóle nie przechodzić na keto, bo mi było z tym źle, a skupić się po prostu i jakby zaopiekować tym dzieckiem i jakby skupić się tylko i wyłącznie na tym, nie na sobie. I na szczęście w porę się z tym złapałam. Nie wiem, czy mi to wyjdzie w 100%, ale postanowiłam, że przechodzę na keto, na czyste keto, i bo wiem, że dla mojej głowy, dla mojego umysłu i dla mojego zdrowia keto jest dużo lepsze. Dużo łatwiej mi sobie będzie tak naprawdę z tym wszystkim radzić. Że nie odpuszczam treningów, że chcę jakby wrócić do formy po ciąży, bo cały czas mam około 10, może trochę mniej kilogramów na plus. Więc chcę zadbać o siebie teraz równorzędnie do tego, do tych no, jakby trudnych rzeczy, które się teraz u mnie dzieją, bo jeżeli tego nie zrobię razem, to się po prostu sypnę. Albo za chwilę, albo za kilka lat, albo będzie to tylko narastać. I mówię Wam o tym dlatego, że każda sprawa jest indywidualna, ale też chciałabym szczególnie kobietom powiedzieć, że musimy zadbać zawsze, pamiętać o tym, że
zawsze dbam również o siebie, bo tylko wtedy będę w pełni mogła jakby też zadbać o innych. I myślę, że to jest bardzo ważne i dlatego przy okazji tego pytania Weroniki chciałam się tym z Wami podzielić. Natomiast jeszcze tutaj pytasz o to, czy ta dieta będzie miała wpływ na wartość odżywczą mleka. Oczywiście, że tak. I tu czy keto, czy nie keto, chodzi o to, żeby jeść jak najbardziej właśnie pełnowartościowe produkty, żeby dostarczać sobie odpowiedniej ilości witamin, mikro, makroelementów, pełnowartościowego białka, bo jakby no mleko, to jakie ono jest jakościowo, zależy w dużej mierze od tego, co my jemy, co je matka. Także tutaj no, powrót do tych 50 gramów to może być właśnie praktycznie od razu, jak byłaś na low carb, może to być po kilku tygodniach. Niektóre kobiety z tym czekają kilka miesięcy. Warto po prostu robić to stopniowo i obserwować, jak organizm zareaguje. I też pytasz, Weronika, czym planuje karmić córkę za kilka miesięcy przy rozszerzeniu diety. O tym pewnie będziemy mówić później też i będę jakieś materiały Wam przygotowywać. Natomiast na pewno zacznę od wprowadzenia warzyw. To nie jest tak, że ja jej od razu podam po prostu, nie wiem, łososia wędzonego, chociaż łososia to w ogóle nie polecam. Ale to myślę, że wiecie, takie hodowlane łososie to nic dobrego. Więc pewnie zaczniemy od warzyw. Może się pojawią jakieś owoce, ale to w zdecydowanie małej ilości i bardziej w kwestii owoców rozpatrywałabym na przykład awokado. No i na pewno będę do tego też dodawać dobre tłuszcze, tak? I patrzeć, jak mama oczywiście reaguje, czyli żółtko, czy jakąś oliwę z oliwek, czy te tłuszcze, te dobre, te, które polecam Wam ciągle tutaj na kanale różnego rodzaju, nienasycone raczej, chociaż masło klarowane dobrej jakości na pewno też się będzie pojawiać, więc zacznę tak standardowo powiedzmy, jak jest zalecane, ale nie od jakichś kupnych słoiczków i dużej ilości węglowodanów, to na pewno nie. Kolejne pytanie mamy od Małgorzaty. Pani Joasiu, dziękuję za kolejną porcję wiedzy. Bardzo proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, bo opinie są rozbieżne. Podobno dla kobiet korzystnie jest wcześniej otwierać okno żywieniowe i tym samym wcześniej zamykać. U mnie na przykład koło 9 do 14 tak najbardziej mi odpowiada. Pani Małgorzato, jeżeli tak Pani odpowiada, to super i w ogóle bym tego nie zmieniała. I rzeczywiście ja też jestem zdania, że większość osób, no kobiety w szczególności, bo my kobiety mamy bardzo zazwyczaj wrażliwy układ hormonalny. A tutaj właśnie o te hormony się rozchodzi, jeżeli w dużej mierze, jeżeli mówimy o tym, kiedy pościć, a kiedy jeść. Dlatego, że nasze hormony, i to już mówiłam wielokrotnie, potrzebują tych aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i jeżeli gdzieś jakby jest ten system, powiedzmy, delikatny, to bardziej reagują na brak podaży tych aminokwasów. I jeżeli my musimy funkcjonować już od rana, nasze hormony wykonują pracę, a nie dostaną tego paliwa, to po prostu u niektórych osób poradzą sobie z tym bez problemu, ale u niektórych osób niekoniecznie. Dlatego to wcześniejsze otwieranie właśnie okna żywieniowego. Natomiast o tym na pewno będą w najbliższym czasie filmy, bo w tym roku 2021, który teraz nam się kończy, bardzo dużo jest właśnie nowych badań dotyczących tego, jak ważne jest jednak jedzenie zgodnie z chronobiologią, tak zwane early time restricted feeding, czyli jedzenie jakby w czasie, kiedy jest jasno, w czasie, kiedy mamy dzień. I tutaj na to pod tym kątem naprawdę wyszły bardzo ciekawe publikacje i na pewno będę Wam o tym mówić w osobnych odcinkach. Pytanie od Krystyny. Dzień dobry, byłam na diecie ketogenicznej przez rok z krótkimi przerwami. Było to w miarę zdrowe keto nieprzetworzone. Niestety mam problem, ilekroć wchodzę w ketozę, bardzo cierpią na tym moje włosy. Stają się bardzo przesuszone, elektryzują się niezależnie od pory roku, a następnie wypadają garściami. Dodam, że suplementuję elektrolity, co w takim przypadku może być przyczyną. Aktualnie jestem 5 dzień na adaptacji i problem się powtarza. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Krystyno, jedna rzecz, która mi tutaj nie gra, znaczy nie chcę negować tego, że jakby ty łączysz wchodzenie w ketozę z problemem z włosami, natomiast zazwyczaj problem z włosami to jest odpowiedź naszego włosa po kilku miesiącach, nawet pół roku, po tym, kiedy się pojawi przyczyna. Odsyłam tutaj do mojego filmu, który nagrałam właśnie o wypadaniu włosów, więc jeżeli jesteś 5 dzień na adaptacji i zaczyna ci się problem z włosami,
Moim zdaniem nie. To nie tak szybko włos reaguje. Włos jakby ma dłuższy czas, w którym jakby się z nim coś dzieje, dlatego na przykład analiza pierwiastkowa włosa, czyli to badanie różnych składników mineralnych z naszych włosów, bo one bardzo długo przechowują informacje i to jest taka informacja z 3 miesięcy, z pół roku, a nie na dziś, bo na przykład sobie zasuplementowałam magnez, to mi się podniesie w krwi, tak? Także ja bym tego aż tak bardzo nie łączyła, natomiast zakładając, że problem z włosami jest, tak czy inaczej, to co Ci mogę poradzić pod kątem po prostu wsparcia tych włosów, to na pewno kolagen jest tutaj istotny, tak samo jak przy jakichś kościach, stawach i tak dalej, więc być może rosół taki gotujący się na kościach, u mnie dzisiaj pachnie w domu po prostu rosołem, bo całą noc delikatnie sobie tam się gotował ten rosół, no i trochę go czuć, ale robię to raz na 2 tygodnie, nawet raz na miesiąc taki wywar i potem wakuję, więc da się przeżyć, ale to jest na pewno świetna sprawa. Poza tym palma sabałowa jest też takim suplementem, który często jest polecany przy problemach z włosami. Czy to cynk jest bardzo ważny, też może warto tutaj wprowadzić suplementację cynku, czy witaminy z grupy B, cały na przykład B-kompleks. Czasem niedobory żelaza się pojawiają, ale to pasowałoby sprawdzić najpierw, czy one są i ewentualnie wtedy pod tym kątem produkty bogate w żelazo spożywać. Czy witamina C też może być, jakby jej niedobory mogą powodować jakieś problemy z włosami. No i na pewno też witamina D, którą możemy sobie zbadać we krwi i warto to sprawdzić, czy ten poziom rzeczywiście fajnie jakby był w okolicach 5-10. Więc to są też takie pod kątem diety suplementacji, ale tak jak mówię, odpowiedź we włosach widzimy po kilku miesiącach od momentu, kiedy pojawia się przyczyna. Pytanie od Agnieszki. Hej, ja mam również pytanie. Jestem raczej zwolennikiem postu dr Dąbrowskiej, które robię już od 5 lat. Tym razem postanowiłam po 20 dniach postu przejść na keto eksperymentalnie. Dziś miesiąc od wejścia w keto i w sumie wszystko jest ok. Poza tym, że w przeciwieństwie do postu pobolewa mnie guz endometriozy oraz węzeł chłonny. Nie wiem, czy się tym martwić, zmienić, czy może takie rzeczy w końcu przejdą. Pozdrawiam. Droga Agnieszko, czasem tego typu problemy mogą się rzeczywiście odzywać zarówno podczas postów, jak i podczas na początku żywienia ketogenicznego, dlatego że to, co opisujesz, czyli ten guz czy węzły chłonne, może być powiązane właśnie z układem limfatycznym, który jakby jest również odpowiedzialny za filtrację, a jak wiemy, na początku ketoadaptacji ta filtracja jest wzmożona, bo wypłukujemy sobie glikogen, razem z tym idzie nam woda, dlatego te nerki dostają takiego kopa i też układ limfatyczny ma troszkę więcej pracy. Natomiast, więc to jest pierwsza rzecz i rzeczywiście jakieś powiększone węzły chłonne czy takie spuchnięte mogą się wtedy pojawić, tym bardziej, że jeszcze jest jakby druga sprawa oprócz tej dużej pracy układu limfatycznego na początku, że jeżeli mamy zapas tkanki tłuszczowej, mamy, no każdy ma, ale jeżeli w tej tkance tłuszczowej szczególnie są toksyny, a toksyny się odkładają w tkance tłuszczowej, jeżeli mamy je w naszym organizmie, to również może być przyczyną do tego, że właśnie te węzły chłonne nam mogą spuchnąć na początku. Także, no bo dlaczego? Jeżeli jeżeli zaczynamy proces redukcji wagi, czy to na keto, czy nie, i uwalniamy te komórki tłuszczowe i razem z nimi toksyny, no to rzeczywiście może się to odezwać. Także tutaj tak może tak być, natomiast na pewno trzeba się obserwować i też nie lekceważyć, jeżeli są jakieś poważniejsze objawy. Sandra, gratulacje Asiu, bardzo dziękuję. To pewnie chodziło, bo to był gdzieś tam komentarz przy filmie około moim porodowym, tak to nazwijmy. Przytoczę zdanie. Brak jakichś bardzo intensywnych jednostek treningowych, czyli rozumiem, Sandra, że tak powiedziałam w filmie. Czyli jeśli ćwiczę tabaty po 45 minut, to źle na adaptacji. Czy unikać intensywnych treningów? Coraz częściej o tym słyszę, że intensywne treningi są szkodliwe, a z jednej strony mówią, że palą tłuszcz jak szalone. Proszę o wyjaśnienie. Z góry dziękuję, pozdrawiam. Droga Sandro, proces ketoadaptacji jest to moment, kiedy nasz organizm musi się nauczyć zamiast z jednego źródła paliwa korzystać z drugiego. Dlatego właśnie mówimy, żeby w tym czasie jakichś bardzo intensywnych treningów nie wykonywać, i ja dodaję, szczególnie gdy po nich odczuwamy dyskomfort i szczególnie gdy chcielibyśmy je wprowadzić razem z ketoadaptacją, to na pewno nie jest dobry moment. Ale też jeżeli ktoś jakby od lat trenuje
i nagle po prostu przychodzi keto adaptacja i z góry zakłada, że musi przerwać wszystkie treningi, to też moim zdaniem nie jest najlepsza opcja. Warto taki trening zrobić i zobaczyć, na ile ja się z tym dobrze czuję. Bo zanim będziemy mogli korzystać z tego innego paliwa, no to nie dostarczamy sobie glukozy, czyli nie mamy jakby na czym tego paliwa zrobić. To tak jakbyśmy chcieli jechać samochodem, ale byśmy go nie zatankowali na początku, nie? I dlatego właśnie mówimy o tym, żeby te jednostki treningowe były dopasowane do naszej, do obecnej sytuacji, bo nie od razu po prostu będziemy super się czuli, robiąc intensywny trening. Czy twoje 45 minut tabaty to jest intensywny trening? To jeszcze zależy, jak tą tabatę robisz, bo można robić tabatę i się na niej w ogóle nie, przy niej w ogóle nie spocić, a można się tak zajechać, że ja w tym momencie nie byłabym w stanie zrobić 45-minutowej tabaty takiej, jaką zazwyczaj robię, bo jakby jest to z założenia trening interwałowy, gdzie robimy 100% na, przy tej takiej powiedzmy standardowej tabacie przez 20 sekund, 10 sekund przerwy, 20 sekund, 100%, 10 sekund przerwy, gdzie jakby no, ja robię 3 tabaty teraz po porodzie parę tygodni, znaczy parę tygodni, jestem już po połogu i robię 3 tabaty na raz i czuję, że to jest taki dobry trening już dla mnie, ale to jest 15 minut, a nie 45. Także no tutaj po prostu musisz to dopasować do siebie i jeżeli już będziesz czuła pełno jakby się, że masz dużo energii, że masz siłę na ten trening, to spokojnie możesz go robić, bo jak najbardziej treningi interwałowe polecam również pod kątem redukcji wagi, spalania tłuszczu, ale nie tylko, bo one mają też różne inne korzyści zdrowotne, o których mówiłam w filmach dotyczących treningów. Moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za ten wspólny odcinek i zapraszam za tydzień na kolejny. I jeszcze zapraszam Was na wtorkowy odcinek, ponieważ pewnie wiecie, że tutaj już trąbią wszędzie Black Friday, Black Week, teraz już nawet Black Month zrobili, czyli cały czarny miesiąc. U nas nie będzie aż tak szalenie, ale od przyszłego tygodnia będą promocje i będą pewne nowości, także polecam, to jest naprawdę dobry moment, żeby śledzić kanał i dowiedzieć się o nich i jeżeli będziecie oczywiście tylko chcieli z nich skorzystać. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!